Cześć, Sebastian Kocoł. Do nagrania tego filmu zmotywował mnie jeden klient, który zadzwonił w zeszłym tygodniu, mówiąc, że przeciekł mu dach w kabriolecie po tym, jak napadało dość sporo śniegu, a później ten śnieg u niego stopniał na tym dachu. I kiedy sięgnąłem pamięcią wstecz, przypomniałem sobie, że w ciągu zeszłych lat było wiele takich przypadków. Dlatego też postanowiłem nagrać dla Ciebie ten filmik, abyś to Ty nie miał takich problemów, jak ci ludzie, którzy się z nimi borykają i później do mnie dzwonią po porady. Użytkowanie kabrioletu zimą jest jak najbardziej spoko, tylko trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, Twój kabriolet już na jesień musi być wyczyszczony i zaimpregnowany. Musi być na materiał. Nieważne, czy to jest plastik, czy to jest materiał, tak, czy to jest brezent, czy to jest winyl, musi być na niego położona warstwa impregnująca, która będzie chronić Twój dach przed przemakaniem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest następująca. Trzeba usuwać nadmiar śniegu z dachu. Auto jest użytkowane zimą, stoi sobie pod chmurką i jest to spoko. Z tym, że nadmiar śniegu mu szkodzi. Ile to jest nadmiar? Nadmiar to jest grubość większa jak 3 palce. Jeżeli jest więcej śniegu jak 3 palce, po prostu miotełka, ciuch, 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 zmiatasz i tyle. Dlaczego tak właśnie powinieneś postępować? Tak Ci radzę. Po pierwsze, jak wiadomo, śnieg to woda. Jeżeli on zalega na Twoim dachu dość długo, to po prostu zalega na nim woda. Razem tym śniegiem, kiedy on sobie tutaj siedzi, roztapia się tutaj powolutku, on rozpuszcza warstwę impregnującą na Twoim dachu. I po dłuższym czasie, kiedy po prostu ten śnieg się roztapia, po prostu impregnat schodzi z Twojego dachu i materiał zaczyna przeciekać. Tak jak to było u tego klienta, który dzwonił w zeszłym tygodniu i w wielu innych wcześniejszych przypadkach. To po prostu jest. W związku z tym nadmiar śniegu po prostu powoduje usunięcie warstwy impregnującej. To jest pierwsza przyczyna. Druga przyczyna już jest bardziej poważna. O ile za pierwszym razem jest możliwe odbudowanie i Twój dach możesz z powrotem przy użyciu odpowiednich produktów i odpowiedni sposób to robiąc, on z powrotem będzie wodoodporny, to o tyle w drugim przypadku już może tak nie być. Jeżeli będzie dużo śniegu zalegało na dachu, a śnieg jest ciężki i dobrze wie o tym ten, kto ten śnieg łopatami odgarniał. Jeżeli będzie dużo śniegu, 10, 15, 20 cm, będzie naciągnięta konstrukcja. Będzie naciągnięty ten cały materiał, który on jest przyszywany. I taki ciężar, który jest na tym materiale, spowoduje rozejście tego materiału i Twój dach będzie na stałe rozszczelniony. Na stałe będzie ciekł, a Ty go będziesz musiał wymienić. Koszty na chwilę obecną to są jakieś 5-7 tysięcy za taki dach. Więc zdecydowanie warto od czasu do czasu się przejść i motełką go po prostu tutaj oczyścić. Jak tego śniegu napada znacznie więcej. Trzecim elementem to jest element konstrukcyjny dachu. Mianowicie, sam dach składa się z kilku elementów. Pierwsze co to myślimy o materiale, tak? O powierzchni, jaka jest tutaj położona na tym dachu. Czy to jest brezent, czy to jest winyl, ale pod tym jest konstrukcja złożona z cieniuteńkich metalowych rurek. I te rurki mają swoją wytrzymałość. Jeżeli na tym dachu będzie kilkadziesiąt, może nawet kilkaset kilogramów w postaci śniegu, po prostu one mogą nie wytrzymać i cała konstrukcja się uszkodzi, wypaczy. Być może się nie załamie, natomiast może przestać równo chodzić. Może być problem z tym. Dlatego też zachęcam Cię do tego, żebyś raz na jakiś czas, jeżeli tego śniegu naprawdę sporo spadnie, jeżeli w takich rejonach mieszkasz, gdzie spada śnieg, po prostu go usunął i cieszył się fajnym kabrioletem. To tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku z poradami. Pozdrawiam Cię. Cześć.